Cześć! To jest chyba najlepszy moment i najwyższy czas, żeby podzielić się z Tobą moją opinią na temat stosowania LumiSpa w mojej pielęgnacji po prawie roku użytkowania. Myślę, że takie opinie są najlepsze, nie tam po tygodniu, nie tam po dwóch tygodniach czy tam po miesiącu, ale właśnie po prawie roku, bo za chwilę będzie rok, od kiedy LumiSpa pojawiła się w mojej pielęgnacji, kiedy ta technologia pojawiła się w mojej pielęgnacji. No i opowiem, jakie są moje wrażenia, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza, co, jak. Dobra, więcej nie zdradzam, zapraszam do oglądania. Jest na moim kanale film dotyczący LumiSpa, kiedy wprowadzam to właśnie w ten temat, kiedy mówię o tym, że będę testować. Później pojawił się kolejny film po jakimś czasie testowania, czyli tych pierwszych testach, kiedy zrobiłam również badanie skóry, żeby przekonać się, w jakim ona jest stanie, czy nie doszło do żadnego zaburzenia bariery hydrolipidowej, czy skóra się bardziej nie przesuszyła, co i jak. No a teraz? Teraz czas najwyższy podsumować prawie rok. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten doskonale wie, że ja praktycznie cały czas pokazuję, że korzystam z tej technologii, no bo tak jest. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby moja pielęgnacja wyglądała inaczej. Codziennie, rano i wieczorem. Tutaj widzisz tę pierwszą wersję, tę starszą wersję LumiSpa, która też jest nieco tańsza, jeśli chodzi o cenę. Nieco inna, bo na moim kanale jest również film z porównaniem LumiSpa i LumiSpa Ajo, ale jest to technologia, która właśnie towarzyszy mi od roku, prawie roku. I teraz tak, nic absolutnie przez ten czas z nią się nie stało. Nie było żadnych problemów z ładowaniem, z działaniem, z głowicami, no nic, no po prostu nic. Skoro inwestuję moje pieniądze, duże pieniądze, bo to są niemałe pieniądze, no nie oszukujmy się. W technologii, która ma mi służyć w oczyszczaniu mojej skóry, codziennym oczyszczaniu, a nawet dwa razy dziennie, to chciałabym, żeby to była dobra jakość. No i muszę tutaj potwierdzić, że jakość rzeczywiście jest. Bo nic się nie działo, nic się nie stało, technologia cały czas działa tak jak powinna i to jest jej ogromny plus. Przez ten prawie rok stosowania LumiSpa przetestowałam również przeróżne głowice. Wypracowałam sobie taki swój system stosowania LumiSpa, który w przypadku mojej skóry i mojej pielęgnacji najlepiej się sprawdza. A dokładnie głowica taka bardzo delikatna, nieco inna, okrągła, w sensie takimi okrągłymi wypustkami, które wyglądają troszkę jak macki ośmiornicy, służy mi cały czas w porannej pielęgnacji. W wieczornej pielęgnacji stosuję głowicę tradycyjną, ponieważ ona nieco mocniej doczyszcza i powiedziałabym, że też złuszcza, ale jest fantastycznym rozwiązaniem w przypadku stosowania filtrów. Nawet ostatnio ktoś zapytał mnie pod jednym z moich shortów tutaj na YouTubie, jak usuwam, jakimi kosmetykami usuwam filtry w mojej codziennej pielęgnacji. Bo kto mnie śledzi, ten wie, że jestem ogromną zwolenniczką stosowania filtrów i też mówię o tym głośno, że należy je stosować przez cały rok, a jeszcze w ogóle super by było, żeby je reaplikować w ciągu dnia. I musisz mi uwierzyć, to nie jest kwestia kosmetyków, bo ja ich stosuję bardzo dużo, różnych, testuję różne, sprawdzam różne, uwielbiam proces oczyszczania skóry i testowania przeróżnych kosmetyków właśnie w tym etapie pielęgnacyjnym, ale to, co pozwala mi pozbyć się w bardzo dobry sposób filtrów z mojej skóry, co ją w bardzo dobry sposób oczyszcza, to jest to. Ja nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. LumiSpa jest to tak fantastyczne urządzenie, że mówię o tym dzisiaj z pełną świadomością. I teraz uważaj, to nie tylko moje słowa i nie tylko moja opinia, bo z mojego polecenia sporo osób kupiło właśnie LumiSpa. I podpytałam te osoby, jak się u nich sprawdza. Już nie mówiąc o tym, że część z tych osób sama wystawiła opinię pod różnymi moimi filmami na Instagramie. No zobacz. Tak, to będzie film, w którym będę zachwalać. Naprawdę będę zachwalać, bo nie spodziewałam się, że
tak to na mnie wpłynie i tak wpłynie na mnie stosowanie właśnie tej technologii. Najlepiej, bo za każdym razem, kiedy jestem w łazience i kiedy wykonuję to oczyszczanie, czy to w porannej pielęgnacji, czy wieczornej pielęgnacji, i wejdzie moja druga połówka do łazienki, to słyszę takie coś. Cały czas to stosujesz? Cały czas używasz to urządzenie? No tak, no po prostu tak, bo jak się zacznie i zobaczysz, jakie będą efekty na twojej skórze, to nie zamienisz tego urządzenia już na żadne inne. I naprawdę to jest inwestycja, to są bardzo dobrze wydane pieniądze, które się zwracają przede wszystkim w postaci pięknej skóry. No ale dobra, powiesz mi tak, Anita, ale przecież przez cały rok stosujemy różne kosmetyki, tak? Sięgamy po takie, które są, mają mocniejsze składy, w sensie silniejsze substancje aktywne, jak na przykład retinoidy albo kwasy. Po okresie letnim skóra jest opalona, czasami po zimie ta skóra jest mocniej przesuszona, czasami po tych substancjach aktywnych też pojawiają się różne reakcje na naszej skórze. No i co ja widziałam przez ten cały rok? Jak ze stosowaniem LumiSpa właśnie w takich różnych sytuacjach? No, trzeba założyć, że przecież skóra nie zawsze będzie tak samo reagowała, nie zawsze będzie się tak samo zachowywała. Wy doskonale wiecie, ty doskonale wiesz, że ja posiadam skórę mieszaną, wrażliwą. W tym okresie zimowym skóra jest nieco bardziej przesuszona, ponieważ też właśnie stosuję mocniejsze substancje aktywne, takie mocniejsze stężenia i nie tylko. Więc bardzo zwracam uwagę na to, jakie kosmetyki stosuję, jakie wykonuję kroki w tej mojej pielęgnacji i co dokładnie po kolei wykonuję, tak? No i oczywiście, że przez prawie cały rok zwracałam uwagę na to, jak reaguje LumiSpa, jak reaguje moja skóra w połączeniu z LumiSpa i właśnie z tą różną pielęgnacją. I nie zawiodłam się, nie było w ogóle takiej sytuacji, żeby coś złego działo się z moją skórą. Czyli nawet w tych momentach, kiedy ona była bardziej taka wrażliwa, czy też bardziej przesuszona, albo na przykład nieco bardziej taka tłustsza, nic się absolutnie złego nie działo. Nie było jakichś podrażnień, zaczerwienienia, nie wiem, swędzenia, pieczenia, napięcia. Absolutnie nie. Kolejna kwestia, do której chciałabym się odnieść, jeśli chodzi o stosowanie LumiSpa, to bardzo wiele osób podczas moich takich właśnie publikacji gdzieś tam na Instagramie zauważyło, że ja stosuję LumiSpa niekoniecznie z tymi żelami, które się poleca, które są w zestawie, kiedy kupujemy LumiSpa. I owszem, dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo osób, zresztą spotkałam się z takimi opiniami w różnych miejscach, informuje o tym, że tak naprawdę to te żele są niepotrzebne, tak naprawdę to można LumiSpa stosować z każdym produktem i tak samo dobrze się sprawdza, że to jest wydawanie dodatkowych pieniędzy i nie tylko. A ja właśnie jestem taką osobą, która lubi sprawdzać, lubi testować i lubi się przekonywać na własnych doświadczeniach, czy rzeczywiście tak jest. I do jakich doszłam wniosków? Tak, testowałam LumiSpa z różnymi żelami, takimi, które miały różne konsystencje, różne substancje aktywne, tańsze, droższe produkty w porannej, wieczornej pielęgnacji z różnymi głowicami. I owszem, da się używać tę technologię z innymi preparatami, ale przysięgam, i to też nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, bo potwierdziły to dziewczyny, które kupiły LumiSpa z mojego polecenia, że jednak najlepsze efekty osiąga się przy stosowaniu LumiSpa właśnie z tymi żelami od marki Nuski. I teraz powiem Ci dlaczego. Skąd taka obserwacja? Przede wszystkim te żele są tak skomponowane, że mają idealną konsystencję. Ta konsystencja nie jest ani za rzadka, ani za gęsta, nie za bardzo się pieni, albo też pieni się na takim dostatecznym poziomie. O co mi tutaj chodzi? Jak doskonale wiesz, LumiSpa działa na zasadzie specjalnego takiego ruchu, czyli tutaj się obraca ta głowica. I teraz, w zależności od tego, jaki dobierzemy preparat, czasami zdarzało się, że przy niektórych żelach oczyszczających
wytwarzała się tak duża ilość piany, że aż to było, słuchajcie, nieprzyjemne, bo ta piana potrafiła mi wejść, nie wiem, do nosa, do oka i już wiedziałam, że okej, ten żel to nie jest dobre rozwiązanie. Były też takie preparaty, które testowałam, że w ogóle nie wykształcała się żadna piana, a nawet żel robił się pod wpływem takiego ruchu wytwarzanego przez Lumispa strasznie tępy na skórze i nie było to też przyjemne stosowanie właśnie w użyciu. Już nie wspomnę o tym, że ten efekt takiego glow, takiego wow po tym oczyszczaniu, tej skóry takiej przyjemnej i miękkiej w dotyku, pojawił się właśnie w przypadku żeli od Nuskin. Można, ale jeśli chcesz uzyskać naprawdę dobry efekt, jeśli chcesz, żeby twoja skóra nabrała tego pięknego blasku, żeby była dobrze oczyszczona, że jak ją dotkniesz po takim oczyszczaniu, to ona jest naprawdę przyjemna w dotyku. Ona nie jest przesuszona, ona nie jest ściągnięta, nie jest taka napięta, to jednak żel od Nuskin najlepiej się tutaj sprawdzi. I nawet fakt, że ta głowica zupełnie inaczej pracuje, cały ten system działania na skórze jest o wiele przyjemniejszy i tobie też będzie sprawiać przyjemność. Już nie wspomnę o tym, że przecież żele od Nuskin są opracowane w taki sposób i posiadają taki skład, by nie zaburzać bariery hydrolipidowej, by ta skóra była cały czas w dobrej kondycji i to naprawdę widać. I przetestowałam z różnymi żelami, ponieważ no chciałam to sprawdzić i chciałam potwierdzić i chciałam znaleźć taki żel, który będzie, można powiedzieć, tańszym zamiennikiem, chociaż ja w zamienniki nie wierzę, kosmetyczne zamienniki. Niestety mi się to nie udało. Także pod tym kątem, mimo wszystko, będę polecać jednak żel od Nuskin. Następna kwestia, która jest, myślę, że też warta uwagi, a mało się o tym tak naprawdę mówi, to coś, o co czasami dostaję pytania. Jak jest z żywotnością Lumispa? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo jak możemy ocenić żywotność takiego urządzenia? Czyli okej, inwestujemy nasze pieniądze, które nie są małe, bo płacimy no, jakąś tam sumę za takie urządzenie i chcemy, żeby to urządzenie nam działało przez bardzo długi czas. Powiem tak. Ja nie mogę ocenić, czy to urządzenie będzie działało przez lata, bo chyba musiałabym zrobić dopiero po kilku latach taką recenzję dla Was i powiedzieć, no tak, słuchajcie, minęło 5 lat i Lumispa dalej żyje, dalej działa. Natomiast co mogę Wam powiedzieć, co Tobie mogę powiedzieć i przekazać, po prawie roku testowania, to to, że bateria w tym urządzeniu cały czas trzyma bardzo, bardzo długo. Ja nie chcę oszukiwać i nie chcę skłamać, ile razy przez prawie rok ładowałam Lumispa, ale było tego naprawdę mało. I to jest niesamowite, bo do tej pory nie spotkałam się z takim urządzeniem, z takim gadżetem, a pokazuję ich tutaj bardzo dużo, żeby tak długo trzymała bateria przy stosowaniu dwa razy dziennie. Więc bateria, ten cały akumulator, ten cały mechanizm cały czas dobrze trzyma. Ze stacją dokującą, która jest w tej wersji starszej, nic absolutnie się nie dzieje. Nic mi się nie rozpadło, nic mi się nie uszczerbiło, nic absolutnie się tutaj złego nie stało. Więc przez prawie rok było wow. Przypominam, że na wszystkie urządzenia marki Nuskin, na wszystkie technologie jest oczywiście gwarancja. Gwarancja zakupu, te 2 lata, więc jest też serwis, gdyby coś się działo. No bo słuchajcie, są różne przypadki losowe. Nie wiem, może Wam gdzieś upadnie, coś się stanie, no cokolwiek mogłoby się stać. I nie daj Boże coś by się stało z Lumi, to zawsze pamiętaj o tym, masz serwis, masz gwarancję, masz możliwość reklamacji i warto z tego korzystać. Natomiast minął prawie rok, a ja jestem tak samo zadowolona jak na samym początku. No dobra, ale muszę to powiedzieć i muszę to przyznać, że od kilku dni testuję
Lumispa Ayo. To jest wersja, to jest urządzenie, technologia, którą pożyczyła mi Krysia, żebym sobie potestowała, żebym sobie zobaczyła, jak działa z aplikacją Vera. No i zastanowiła się, czy może nie przejść na tę najnowszą wersję. No, jak myślisz? Co ja mogę tutaj dzisiaj powiedzieć na temat Lumispa Ayo? No tak, testuję od kilku dni i przepadłam. Jest różnica. Jest różnica w kilku takich szczegółach, które być może tylko ja dostrzegam. Być może osoby, które nie miały styczności ze starszą wersją, nawet nie zwrócą na to uwagi. Ale ja widzę te różnice. I to nie chodzi o sam wygląd, nie chodzi o wagę, ale chodzi o działanie. Działanie na skórze. I nie tylko. Przede wszystkim wydaje mi się, że Lumispa Ayo ma cichszy mechanizm i bardziej udoskonalony, przez co ten ruch na skórze jest jeszcze bardziej przyjemny. Jest moim zdaniem jeszcze bardziej delikatny niż w przypadku starszej wersji. Mimo tego, że głowice wykonane są z tego samego materiału, to czuję się to. Naprawdę czuję się różnicę w działaniu Lumispa Ayo na skórze, w tym masażu, w tym ruchu, w tej przyjemności, którą mamy podczas oczyszczania. No i coś, co absolutnie położyło mnie na łopatki, czyli aplikacja Vera. Jeśli śledzisz mój kanał, to zapewne pamiętasz, jakiś czas temu opowiadałam o tym, jak ważne jest regularne badanie skóry. Zresztą tak naprawdę to powtarzam o tym od wielu, wielu lat. I niejednokrotnie, kiedy mówiłam o takim badaniu komputerowym, o takiej komputerowej diagnostyce u profesjonalistów, słyszałam, że z różnych stron, że no super, no fajnie, żebym chciała, ale nie mam gdzie tego wykonać, nie mam jak to zrobić. No i teraz jest taka niesamowita możliwość, którą dało nam Nuskin właśnie przy stosowaniu technologii Lumispa Ayo, czyli aplikacja Vera. Natomiast aplikacji, która pokazuje nam stan naszej skóry. To, jak o nią dbamy, jak ją doczyszczamy, gdzie robimy to źle, gdzie robimy to za mocno, gdzie powinniśmy bardziej popracować, gdzie należy ją doczyścić. Taki, powiedziałabym, domowy kosmetolog. Aplikacji, która pokaże, jak to robić, żeby ta skóra naprawdę była w dobrym stanie. I teraz nawet osoby, które gdzieś mieszkają w małym mieście, albo osoby, które nie mają dostępu do usług profesjonalnych, żeby ocenić stan skóry, żeby zobaczyć, czy te pory skórne są dobrze oczyszczone, czy tu gdzieś nie jest za sucho, a tutaj gdzieś nie jest za mocno, czy tu gdzieś mam jakieś podrażnienia, a może zaczyna się jakiś proces z naczynkami, a może te przebarwienia i tak dalej. Dzisiaj mamy taką możliwość, że możemy sami to sprawdzić. I to jest nieprawdopodobne. Tak, wiem, jestem zachwycona i pewnie to widać po mnie i będzie widać w tym filmie, no, ale tak jest, kiedy wszystko idzie do przodu i kiedy technologie idą do przodu i kiedy ten biznes beauty się tak wspaniale rozwija i kiedy my mamy takie możliwości, które możemy wykorzystywać w domu, kiedy naprawdę niewiele potrzeba, okej, potrzeba inwestycji, bo musisz wydać swoje pieniądze, żeby sobie kupić konkretne urządzenie. Później potrzeba czasu, żeby z niego korzystać, systematyczności, żeby zobaczyć efekty. Ale jeśli wprowadzisz to wszystko, to naprawdę efekty będą wow. Ja dzisiaj nie będę Cię namawiać, kup starszą wersję, kup nową wersję. Bo ta decyzja powinna należeć do Ciebie. Wszystko będzie zależało od tego, co chcesz, na co chcesz postawić i oczywiście jaki masz zasób portfela. Przy okazji przypominam, że najlepiej robić zakup na stronie Nuskin, posiadając konto VIP. Takie konto można założyć przez specjalny link. Ja w opisie do dzisiejszego filmu zostawię taki link, który będzie aktywny na terenie Polski.
Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz założyć sobie właśnie takie konto VIP i wykorzystać w pełni jego potencjał, to napisz do mnie wiadomości prywatnej lub też na Instagramie i wtedy pomogę Ci w założeniu takiego konta w Twoim kraju. Natomiast konto VIP daje niesamowite możliwości, jest to konto bezpłatne, które do niczego nie zobowiązuje i tak naprawdę nie podpisujemy też żadnej umowy, ale jego ogromnym plusem jest to, że ceny wszystkich produktów dostępnych w Nuskin są cenami dystrybutorskimi, czyli są bardzo fajnie obniżone. Więc jeśli myślisz nad zakupem LumiSpa i chcesz wprowadzić do swojej pielęgnacji takie właśnie rozwiązanie, chcesz w pełni z niego korzystać, to myślę, że warto założyć sobie właśnie takie konto i przez to konto robić zakupy, bo masz tam bardzo fajne zniżki i bardzo fajne ceny. Czy przejdę na LumiSpa.io? Oczywiście, że przejdę. Nie wiem kiedy. Myślę, że to też zależy trochę od mojego czasu, dlatego że teraz będę testować, już wiesz, że testuję technologię Galvanic Body, ale dzisiaj przyszła do mnie kolejna technologia, a mianowicie Boost, więc też chcę ją zacząć testować. A ponieważ mam pytania, czy testuję, czy sprawdzam, czy mogę podzielić się opinią i takie pytania padają w komentarzach tutaj na moim kanale, czy też w wiadomościach prywatnych, staram się systematycznie wprowadzać, kupować i wprowadzać te technologie do mojej codziennej rutyny, żeby dzielić się z Wami moją opinią na ich temat. Ale jeśli myślisz o tym, żeby w ogóle zacząć swoją przygodę z marką Nuskin i z którąś z tych technologii, to zacznij od LumiSpa, bo to jest naprawdę coś, co wywoła u Ciebie efekt wow, systematycznie stosowane według potrzeb Twojej skóry, czyli dobierając odpowiednią głowicę do potrzeb Twojej skóry, odpowiedni preparat, zobaczysz efekty. One są nieuniknione. Ja Ci to gwarantuję, że te efekty się pojawią. A jak pojawią, to już przepadniesz tak jak ja. Musisz mi wybaczyć, że ten film był pewnie długi, ale ja jak się rozgadam i jak coś pokocham i jak coś jest warte tego, żeby o tym opowiadać, to mogę o tym mówić godzinami i tak jest właśnie tutaj. Więc mam nadzieję, że miło spędziłaś lub też spędziłeś czas na obejrzeniu tego filmu. Mam nadzieję, że też moje wywody dzisiejsze pomogą Ci w podjęciu decyzji, czy kupić, czy nie kupić. Daj oczywiście znać w komentarzu, jeśli już posiadasz LumiSpa, albo starszą wersję, albo nowszą wersję, i jakie są Twoje spostrzeżenia, czy się u Ciebie sprawdza, czy też może nie, z jakimi preparatami stosujesz, jaki masz typ skóry i tak dalej, albo może też stosujesz już inne technologie marki Nuskin i masz ochotę podzielić się swoją opinią. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki, pa!